Ale moi drodzy, jak wiecie, ostatnio jesteśmy bez emocji. Szarymi ludźmi jesteśmy aktualnie, niekolorowymi. Choć w tym świecie mamy naprawdę wiele, wiele kolorów. I dostałem informację od mojego szarego przyjaciela Ptysia. O dziwo, nie wiem dlaczego w ogóle na tabliczce jest na żółto napisane, więc to już mnie lekko poruszyło, dlatego trzeba to przeczytać. Moi drodzy, jak jesteśmy szarymi ludźmi, to dajcie trochę kolorów i kupcie sobie taką piękną bluzę albo inne piękne przedmioty na Paleon Style. Dokładnie tak. I będziemy właśnie w ten sposób mówić. Szarzy koledzy, mam pomysł. Chodźcie szybko pod mój domek. Tyś, on to pisał do wszystkich, nie wiem, ale chodzę bardzo wolno. Także chodźmy pod domek Ptysia i dowiemy się, mam nadzieję, czegoś wybitnego. Oh, tu jest jakieś zebranie szarych ludzi. Szarzy ludzie, witam was serdecznie. O, witam was. Paleon, cześć, witam. Jest mi strasznie, strasznie czuję się wolny. Tyś, ja dlaczego? Tak. Czy wy też dostaliście bardzo żółtą? Ole piękne. Czy wy też dostaliście żółtą informację od Ptysia? Czy on nas oszukuje? To jest debil. Serio? Nie mów tak. Tyś, jakie masz usprawiedliwienie? Słuchajcie, dzisiaj w nocy miałem koszmar. Śnił mi się kolor żółty. I stwierdziłem bardzo dziwne uczucie, kłucie w sercu. Ponieważ... Co? Poczułem tęsknotę do żółtego koloru. Nie, on już jest stracony. Chłopacy, ale ja wiem, że to może źle brzmieć, ale... Nie. Może spróbujemy wrócić do naszych kolorów. No ty gadasz w ogóle. Co on mówi? Ej, to dobra, widzowie, wydaje mi się, że Ptyś złapał kolory do swojego organizmu. Nie. Co? Panowie, zobaczcie, co on ma w ręku. Szary miecz. Nie, błagam, Ptyś, nie rób nam tego. Musicie mi pomóc. Ptyś, zostaw najsilniejszy miecz. On zachorował, musimy go wyleczyć. Wielki królu, Ptysiu, o szarym mieczu. Co mamy dla ciebie zrobić? Musicie iść i musimy ogólnie przeprowadzić eksperyment. Ale żeby przeprowadzić eksperyment, potrzebujemy kwiaty, kolory, piękne kolory. Kolory. Kolory są piękne. I... Dodatkowo, nie płaczcie, co wy robicie? Nie chcę. O nie, ale chłopacy, a spróbujcie mówić szybko. Ja teraz spróbuję. Mówię teraz szybko. Mówię bardzo szybko. Co? 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 Mówię bardzo szybko. Jak to jest? A mówisz, jakbyś miał dużo energii, jak kolorowy palion. Bardzo dużo energii. Poczekaj. Mówię bardzo szybko. No, teraz lepiej. Trochę lepiej, no. A co sądzicie o moim plecaku? O nie, zdejmij go. Nie, nigdy. Zdejmij go. Nigdy. Zdejmij. Może to on ten na niebie wpływa. Tak, nie, mój plecak pewno jest moim plecakiem i on ma wszystko i on zawsze będzie przy moim sercu. Błagam, Ptysiu, nie zabijaj nas. Mój plecak to twoje przekleństwo. Proszę. Idziemy teraz szukać kolorów. Szukać kwiatów kolorowych. Nie, ja idziemy. Nie chcę kolorów. No, Bekon nas musimy zabije szarym mieczem. Zobaczcie nie kolory. Koniec. Co mamy robić? Zbierać kwiatki? Tak! Nubek, zrób to, ja nie dam rady, musisz być pierwszy. Nie dam rady! Bubek! Proszę, Nubek! Dasz radę, wierzymy w ciebie, wszyscy tutaj razem. Zaraz zerwę tego kwiatka! Udało ci się. On go trzyma, to on już nie znasz. Brawo, no udało nie, ci się, musimy trudne teraz inne kolory znaleźć. O nie. Nie. Ktoś weź to od nas, weź to pozbieraj. Czekajcie, nie dam rady. Co ty robisz? Nie mogę. Lube. Nie, Toit, ty to widziałeś? Czy on zrobił brązową kupanie szarą? Brązową? On jeszcze nie przetrawił kolorowego jedzenia, musi jeść tylko... Szare. O nie, masakra. Najgorzej. Ej, chłopaki. Krzysiu, co? Posprzątasz. Nie, chłopaki. Mega lipa. Dobrze, zbiorę dla ciebie wielki królu Ptysiu kwiatki, tylko ty je dotykaj, bo nie dam rady. Dobrze, ale my potrzebujemy kwiatów naszych kolorów, potrzebujemy żółte, potrzebujemy niebieskie, potrzebujemy tylko brązowe. Tylko nie niebieski! I zielone. Ścinam. Musimy zrobić
Słuchajcie, panowie, to jest ważne. To jest nasz cel. Musimy zrobić zbroje. Kolorowe zbroje. Bo inaczej eksperyment... Kolorowe zbroje? My zginiemy wszyscy. To nie będzie prawda. Nasz koniec. Potrzebujemy kolorowe zbroje. Jesteśmy w stanie to zrobić. Palion, ja nie chcę koloru. Ale on nas zabije szarym mieczem. Już nigdy nie wrócimy do żywota. Szary miecz jest najpotężniejszym mieczem. Ej, Palion, co się dzieje z Wojtkiem? On ma lagi. Malagi, a tiki taki i kasztanki. No, widzisz, no widzisz, on już wariuje od kolorów, za dużo kolorów w jego życiu. Racja, racja. Musimy go dać do szarej kapsuły. Dobrze, Ptysiu, gdzie znajdziemy jeszcze kolorowe kwiatki? Ja je znajdę dla ciebie. Tylko proszę, nie zabijaj nas. W skrzyniach. Ej, tu są może jakieś, znajdziemy w skrzyniach. Gdzie? O, żółty. Żółty, ładny kolor. Żółty to twój. A czerwony będzie do nóbka, bo będzie, bo da się chyba brąz z tego żółty zrobić. Żółty to twój stary. Co? Ej, czy my się rozbawiliśmy? Ej. Nie. Za dużo macie emocji chyba. Chyba tak. Żółty to twój skąd stary, ty masz... co nie? Skąd ty masz takie emocje w sobie? Dlaczego nóbek się zaśmiałeś z tego żartu? Twój stary kolor w sensie, nie? No właśnie. No tak, no właśnie. Gdzież ten nowy kolor? A teraz naszym kolorem jest szary. Chodźmy. Szary to twój nowy. Chodźmy po następne kolory w takim razie. Myślisz, ale że... szybko biegamy. No może odpuścimy, co, ten eksperyment? Nie. A chcesz... Musimy go wykonać. Dobrze, Ptychu, uderz go z miecza, zobaczymy, co się dobrze stanie. Ty też dostaniesz za swoje. Ja nie chcę, proszę. Ty też. Dlaczego Toit ma tak mocno białe buty? Bo jest w śniegu. One są szare. One są... One mnie rażą. One są jasno szare. Co ty mówisz? Przecież to jest odcień szarości. No ej, może prawda. W ogóle zauważyliście, że mam szarego skina? No, a ty zauważyłeś, że ja mam? To daje... Nie, nie. Skąd ty masz tyle żółtego? To jest wszystko... Tychu, proszę bardzo. Dziękuję. Cię. Musimy znaleźć więcej kwiatów. Muszę wyrzucić to. Znaleźć więcej kwiatów. Co on wyrzucił? Co ty wyrzuciłeś? No to z plecaku mi zalegało. Nie mogę. Nie, się zalegało. Z wami koledzy się podzielę tutaj. Nie, no co, ale... Proszę, weź ten miecz ostry ode mnie, proszę, weź go ode mnie, proszę. Ale kolory są nam potrzebne. Idziemy dalej po kwiaty. Tychu, co my tu robimy obok Kati? No, przecież potrzebujemy zielony. Zielony. Co ty śpiewasz? Jak ty możesz śpiewać o kolorze? Szary. Zrobię szary. Yo, szary. Chodzi szary o to? Szary. Siadam ci to, ale mnie nie bij, proszę. No, pomyślę, daj proszę mi ten kolor. Proszę mnie. Idziemy wszyscy do mojego domu. Do domu? Do żółtego domu Ptysia. A czemu nie szarego? Idźcie wszyscy. A skąd weźmiemy skórę? No przecież ja mam plecak. A, no tak, ten kolorowy, który cię wyniszcza. Nie wyniszcza, dzięki temu plecakowi istniejesz na tej wiosce. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy wolicie szarych ludzi jak my, czy wolicie kolorowych ludzi. Oby szarych. Tak, oby szarych, nie bo wiem, się chłopaki nie polubimy. Gdzie nie ty wiem, nas chłopaki, prowadzisz? Nie wiem, no do mojego domu, przecież wam powiedziałem. Ty coś, Ptychu, kancisz, chcesz nas uwięzić. Nie, chcę wam pokazać. Nie, błagam, nie więź nas. Proszę, ten miecz cały czas. Czemu trzymasz ten miecz i nam grozisz cały czas? Bo ten miecz jest najlepszy. Nie zostawię. Możesz trzymać tego miecza, jesteśmy szarzy jak ty. Gdzie ale my idziemy? Ten miecz też jest szary. Idziemy przeprowadzić eksperyment. Jaki? Podamy na dół. Tylko nie niebieska woda. Zaraz się zsykam. To jest twój... Nie chcę tego. Co to jest? Popaki, to wygląda tak groźnie. To wygląda groźnie, aż dostałem emocji strasznych, boję się tego. No nie ma czego się bać, to jest naprawdę eksperyment, który nas uwolni. To wygląda tak groźnie, że ja nie mogę. Wygląda tak groźnie. Potrzebujemy pomocy. Spokojnie, potrzebujecie teraz zrobić zbroję o swoim kolorze ja i wejść skórzane do tego tunelu. Proszę. I teraz będziesz potrzebował barw. Dobrze, zrobię wam, koledzy, wszystko, czego potrzebujecie. Ja tego nie chcę. Wyrzucam tobie barwnik.
Barwnik koloru zielonego. Oj. Oj, oj, oj. Barwnik koloru żółtego. Dobrze, mam dla nas to i robię jeszcze to. Barwnik koloru. Szary barwnik. Szary koloru brązowego. On mnie zabije, jak zrobię inną. Muszę zrobić tą. Tak, to prawda. Ja to robię dla nas. Ale przecież trzech na niego wejdziemy, to nic nam nie zrobi. Nie, ja mam szary miecz. On jest na szarych ludzi, tacy jak my. No, ja mam obrzydliwe rzeczy. Jakbyście to widzieli, nie przeżylibyście tego widoku. Uważaj, bo wyzdrowiejesz. Poczekaj. Nie chcę tego dotykać. Widzisz, ja się poświęcam dla was, aby robicie mi dasz takie... Dasz radę. Nie dotykaj tego. To jest obrzydliwe. Weź to. Nie. Za dużo tego mam. Musisz to zabrać. Nubek, trzymaj to. Nie chcę. Ohyda. Wybaczcie mi. Załóżcie to. I co? Co nam to da? Potrzebujemy przeprowadzić eksperyment, on nas wyleczy. O, ale jest obrzydliwie. Ale kolorowi się staliśmy. Ej, to jest źle. Dobra. Kto idzie pierwszy? Ja nie chcę. Nubek. Wydaje mi się, że Nubek powinien to przetestować. Tak. Dobra. Nubku. Dobra. Proszę tu wejść, Nubku. To jest kolor. Wejdź, proszę, w to. Nie chcę. Nubek. Nubek, musisz. Proszę, wejdź tam. On ma miecz, Nubek. Nubek, co to jest, Nubek? Nubek, tam, nie ociągaj się. Nubek, błagam, ja tam nie chcę wchodzić. Nubek, ja wiem, poczekaj, Nubek, nie wchodź jeszcze, poczekaj. Trzymaj. To potrzebujesz. Weź to do ręki, to ci na pewno pomoże. Grać. I teraz możesz iść. Teraz nic ci się nie stanie, Nubek, proszę. Co się dzieje? Co się tam dzieje? Eksperyment Nubek działa. Ty chubo, on już wszedł do tej maszyny i pytanie mam ja do ciebie. Wiem. No to czy... mów szybciej. Co w ogóle, po co jest ta maszyna? My to nie zapytaliśmy, po co jest ta maszyna. Ta maszyna jest po to, żeby odzyskać kolory. Odzyskać kolory. Odzyskać, ty chciałeś nas odzyskać kolor? Co się stało? Czemu ja jestem taki dziwny? Nubek, bo ty wszedłeś chyba z złej strony i to zadziałało odwrotnie. Musisz iść jeszcze raz i wyjść Nubek, tędy. Nubek, czemu ty wyglądasz nawet zabawnie? Aż trochę emocji poczułem. Pomyliło mi się. Musisz iść w drugą stronę. Czujesz śmiech przez szarość. To dawajcie teraz wy. Poczekaj, bo ty może po prostu źle przeprowadziłeś to. Nubek, idź teraz tą stroną. Musimy wiedzieć, którą stroną to będzie działać. Tak, bo mi się pomyliło. Nubek, nie boli cię nic? Naprawdę. Nic, idę. Tychu, ty naprawdę chcesz zrobić, nie wiem, czy go to nie boli? Nie. To na pewno nie boli, ja to testowałem na wiewiórce. Ty mówiłeś, że to chce kolory przywrócić, ty chcesz nas zabić i to... Nie, kolory są fajne. Weź ten miecz, ja się boję, weź tylko ten miecz. W sumie to żółty jest fajny. Proszę, weź ten miecz. Czemu się śmiejesz, Bo to było bardzo śmieszne, jak on wyszedł z tymi uszkami, takim malutkimi rączkami, takim ciałem królika. Nie? To było bardzo zabawne, to mi akurat to mnie rozbawiło. Aż trochę rozbawiło. Co to nigdy było? Mnie to tak nie bawiło. Slenderman Nubek. Nubek, bo jest mały problem. Nubek. Jak ja wyglądam? Nubek, musiałbyś chyba jeszcze raz. Ale a czemu on nie założył tej zbroi? No to pewnie dlatego nie zadziałało, ona nie ochroniła go przed nami spróbować. Ej, mogę taki zostać? Jak go teraz nawrócić? Musisz jeszcze raz przejść ze zbroją, bo ta zbroja cię nie uchroniła po prostu. Nie, ale Nubek, wy ty zostań. Chodź, to jest twoja kolej. Ja? Ale to którą stroną mam wejść? Tą stroną. Ja już ale nie wiem. Zbroi, nie ściągaj zbroi za żadne skarby. Daj mu szare Nintendo, Nubek. A może to właśnie szare Nintendo źle zadziałało? Idź bardzo powoli. Co się dzieje? On dostaje miksturę leczenia. O nie. Tych to chyba nie działa, ty chciałeś nas po prostu wyśmiać nas. To działa, tylko wy nie spełniacie regulaminu. Nubek zdjął zbroję. Nubek, czy naprawdę zdjąłeś zbroję w trakcie operacji? Czemu zrobiłeś to? Nubeka. Zrobiłeś to. Ej, Nubek jest jeszcze głupszy niż był, to... Nie da się być głupszym. Nubek.
Czemu masz rogi, Nubek? Przestań, bo przestań mnie bić, ty jesteś... To nie miało tak być. Dlaczego ta maszyna rozśmiesza mnie, a jestem szary? Bo to jest klucz do sukcesu, śmiech to zdrowie. Dlaczego on tak dziwnie wygląda? Dlaczego on wydaje takie dźwięki? Czy możesz zdjąć swoją zbroję, Wojtek? Odjął mu to mózg. Nie, dobra, to lepiej, wygięło. Lepiej, proszę, wróć jeszcze raz, na pewno będziesz lepszy już. Nubek wygląda normalnie. To są upalupy. Ale ty jesteś wysoki, Nubo. Lumpa. Zobacz, co ty z nim... Nubtyku! Co ty z nim zrobiłeś? To on zrobił sam, bo on jest upalupem. Myślicie, że... Dobra, strzelamy, jak on będzie wyglądać teraz. Będzie wyglądał jak... Będzie miał podnóżną głowę, będzie cały podłużny. Będzie jak żyrafa. Myślę, że będzie jak żyrafa. A ja jestem wysoki, może, aby tacy niscy. A może jak hipopotam? Może ty ptyś tam wejść, co? Może dwie osoby naraz, może coś się wtedy stanie. Próbujmy. Idź. W tą stronę, ty przecież zaraz... Zbukujesz. Co tu się dzieje? Patrzcie na to, kaleluch. Małpa. Co to jest? Nie mogę, nie! To odbiera wam umysł, nie wiem czy widzicie, że to odbiera wam umysł. Nubek, ale ty jesteś mądry, mi się wydaje. Mądrzejszy niż byłeś, a tobie za to odjęło głowę. Widzisz to? To jest przerażające. Patrz co zrobię, zgniotę go, pato. Nie rób tego. Chłopaki. Chłopaki. Czemu każdy wygląda inaczej? To jest losowa maszyna challenge? Cześć chłopaki. Co? To jest losowa, to jest naprawdę losowa maszyna challenge. Ptyś, czy ty chciałeś zrobić z nas pośmiewisko? Ale jesteście śmieszni, hahaha. Wydaje mi się, że Nubek wygląda naj. Fajnie wyglądamy. Czyli co, niby ja mam teraz iść, tak? Tam, czy co, bo nie rozumiem. Znaczy, no nie wiem, jak chcesz, nie? Dobrze, już idę, dobrze, Bobko. Będę się z ciebie śmiać. Na wszelki zabiorę to do ręki. Widzowie... Cześć, stoj, fajnie wyglądasz. Widzowie, jeśli nie przeżyję, proszę, zniczę w komentarzu. Ja straciłem już swoich przyjaciół. Mam nadzieję, że będę mądrzejszy niż byłem. Idę. Patrzcie, mój mieczyk. Wychodzę. Co się tu dzieje? Czemu serce mi wylatują? Odzyskałeś kolor. Zielony irokes. Fajnie. Czy ktoś mi powie, dlaczego wyglądam najgorzej ze wszystkich? Wyglądasz mega cool. Znaczy, co ja mam na twarzy? I mam irokes. Panowie, w sensie tak zostaniemy już do końca życia ptyś, czy tak po prostu? Znaczy, wiesz co, nie wiem, mi się zdaje, że chyba nie. Może to minie, a może nie. Po prostu idźmy do góry i pokażmy się światu może, co? No dobrze. Tak, chodźmy, tak zostańmy. Dlaczego ja widzę za sobą jakieś... Czy wy też widzicie jakieś zielone serca za mną? Nie. Właśnie widzę, ja widzę. Dlaczego takie mi lecą? Bo może to twoje serce ma kolor zielony. Nie, proszę nie mów tak. Dlaczego ja mam... Panowie, ja mam kolor na sobie. Zdejmijcie to ze mnie. Nie możemy. Weź miecz i to utnij. Nie tym mieczem, to boli! Przepraszam. Nie, a jesteśmy... co ty, wyglądasz jakimś psem. Wyglądamy tragicznie. Pizowie, musimy się wyleczyć. Było tak blisko, a jednak tak daleko. Ptyś, zawiodłem się na tobie. Chciałeś spowodować złe rzeczy. Jeżeli nie wrócimy do naszej formy, widzowie. Wojanowice są coraz bardziej szalone.